W tym tygodniu przechodzimy już do części czwartej naszych książek, podręczników do języka polskiego i ćwiczeń. I zaczniemy od lekcji na stronie czwartej w podręczniku. Mamy tutaj piękne opowiadanie pod tytułem Tu mówi Lisek. Posłuchajcie. Maria Ewa Letki. Tu mówi Lisek. Dziś chcę powiedzieć, że jeżeli mieszkańcy osiedla się nie uspokoją, wszyscy wyniesiemy się z lasu. Wszystkie zwierzęta. Biegające, latające i skaczące. Nawet owady i dżdżownice. Las nie będzie miał mieszkańców. A swoją drogą inne lasy to mają szczęście. Ich osiedla tak się do nich nie zbliżają, a nasze jest coraz bliżej, bliżej. Jeszcze chwila, a bloki wejdą między drzewa. Mieszkańcy osiedla przychodzą do lasu i zachowują się okropnie. Wrzeszczą, jeżdżą na rowerach, grają w piłkę. Najgorsze są soboty i niedziele. Już od rana na głównej ścieżce pojawiają się ludzie. Ostatniej niedzieli miały się urodzić cztery jeże. Jednak okrzyki niosące się po lesie takie wystraszyły, że bały się przyjść na świat. Jeżowa musiała uciekać ze swojej własnej nory i próbowała ukryć się najpierw w krzakach jeżyn, potem w krzakach dzikich malin i wreszcie w starej opuszczonej norze. Te hałasy docierają do wnętrza mojego brzucha, narzekała. O, tu chyba będzie bezpiecznie. Naraz od strony głównej ścieżki lasu doleciało szczekanie. Leśne dzieci boją się przyjść na świat, bo osiedlowe mają życzenie spacerować z psem, rozgniewała się. Gdzie w lesie jest miejsce, do którego nie docierają te hałasy? Tu już takich nie ma, odrzekła z przekonaniem sowa. A w dodatku dzięcią nie może się doliczyć dębów. Brakuje aż siedmiu. A ja je widziałam, powiedziała wiewiórka. Leżały na takim wielkim wozie. Nagle usłyszeliśmy trzask łamanych gałęzi. Najwyraźniej dzieci zdecydowały się pójść w stronę nory, w której ukryła się jeżowa. Hesia! Wołały na psa. Hesia! Pies wyczuł jeżową, przyskoczył do nory i zaczął szczekać, a dzieci wcale nie próbowały go odciągnąć. Chwilę potem zza wielkiego drzewa wyłoniła się nasza dzika świnia. Za nią czaiły się warchlaczki. Nie! Wyszeptałem. Nie! Bałem się, że poturbuje dzieci, a wtedy się zacznie. Niby jesteśmy u siebie, a musimy uważać. Ona jednak tylko stała i patrzyła. Dzięki temu dzieci jej nie zauważyły. Pobiegły w drugą stronę, a pies pospieszył za nimi. Dość mam tego, powiedziała świnia. Coraz mniej żołędzi i wszędzie ludzie. Wyprowadzamy się. I odeszła. A za nią pobiegły warchlaczki. Tymczasem przerażona jeżowa uciekła z nory i ukryła się pod korzeniami starego drzewa. Wiedzieliśmy, że z oglądaniem maleństw trzeba będzie zaczekać do późnego wieczora. Kiedy wreszcie zapadł zmierzch, a wraz z nim wieczorna cisza, maleńkie jeże przestały się bać i pojawiły się na świecie. Mówił Lisek. Czy ktoś mnie słuchał? Opowiadanie Marii Ewy Letki pokazuje nam problem, jaki miały zwierzęta leśne. Kto w ogóle jest narratorem tego opowiadania? Od razu orientujemy się po tym, jaki jest tytuł. Tu mówi Lisek. I na końcu naszego opowiadania. Mówi Lisek. Czy ktoś mnie słuchał?
Na co się skarżył Lisek? Oczywiście na zagrożenie, jakie sprawiali mieszkańcy pobliskiego miasta, którzy przychodzili do lasu na spacery i nie zastanawiali się nad tym, że są gośćmi w tym lesie i że przeszkadzają mieszkańcom lasu. O jakich mieszkańców lasu tutaj chodziło? Ano, pierwszy był Lisek, czyli nasz narrator. Wiemy już, że lis to jest ssak, tak? Mieszka w lesie, buduje sobie norę w ziemi i w tej norze mieszka i wychowuje swoje młode, a nocą wychodzi do lasu i poluje na małe zwierzęta. Drugim bohaterem występującym w naszym opowiadaniu był jeż. Mama jeżowa chciała urodzić swoje młode. Dlaczego się bała? No bała się dlatego, że ludzie tak strasznie hałasowali, ale jeszcze dlatego, że przyszli do tego lasu po prostu ze zwierzętami. I te zwierzęta, takie jak psy, zaglądały we wszystkie szpary w lesie i również wyczuwały zwierzęta leśne i przeszkadzały tym zwierzętom leśnym. Jeż też jest ssakiem. Jeż ma swoją sierść przekształconą w kolce i te kolce po prostu służą jeżowi do obrony. Kiedy jeż jest wystraszony, to zwija się w kulkę i jest niedostępny, bo z każdej strony widać wtedy te ostre kolce. Pani jeżowa w efekcie urodziła dzieci, ale kiedy urodziła? Urodziła dopiero wieczorem, kiedy w lesie zrobiło się zupełnie cicho. Czyli zwierzęta wystraszone nie mogą normalnie funkcjonować. Następnym bohaterem naszego opowiadania była sowa. Sowa zauważyła, że bardzo dużo tych ludzi przychodzi do tego lasu, że spacerują, biegają, krzyczą, hałasują i straszą wszystkich naokoło. Sowa nie jest ssakiem, sowa jest ptakiem o bardzo dobrym słuchu i o bardzo dobrym wzroku. I też jak lis poluje po prostu na małe zwierzęta nocą. Wiewiórka wystąpiła w naszym opowiadaniu. Wiewiórka jest to ssak. Mieszka sobie na drzewie w dziupli zazwyczaj, tam buduje swoje gniazdo, ale jest zwierzęciem roślinożernym. Najchętniej, tak jak tu widzimy, w łapkach trzyma orzech, najchętniej zjada orzechy, kasztany, żołędzie. I był jeszcze dzik. Dzik ze swoimi młodymi. Na takie młode nazywamy parchlaczki. One mają takie specjalne paski, które pozwalają im się wtopić w środowisko, zgubić się gdzieś tam pomiędzy liśćmi traw. I dzik postanowił w opowiadaniu po prostu uciec z lasu, wyprowadzić się i przenieść się do innego lasu. Dzik jest też ssakiem, czyli te młode są mleko matki, ale jest wszystkożerny. Potrafi zjeść i małe, drobne zwierzęta, jak i różne owoce, korzenie, wyryć również w ziemi na polach, wyjeść buraki czy też ziemniaki. Czyli tutaj pani Maria Ewa Letka zwraca nam uwagę na to, że powinniśmy odpowiednio zachowywać się w lesie. Kiedy jeszcze raz sobie przeczytacie opowiadanie, przejdźcie do ćwiczeń i zróbcie ćwiczenie numer 1 i 2. W pierwszym ćwiczeniu trzeba pokolorować sylaby przy poprawnych odpowiedziach na pytania do tekstu. Tu mówi Lisek i odczytać hasło. Czyli musicie wybrać, czy pierwsze, czy drugie zdanie jest dobre. Jeżeli tak, to którąś z tych sylab po prostu pokolorować. Hasło trzeba wpisać tutaj. I pomyśleć jeszcze, jakim innym słowem można to hasło zastąpić. Następnie zwróćcie uwagę, że tu mamy takie antagonistyczne wyrażenia, czyli przeciwstawne, przyjazne i szkodliwe. Spośród wyrazów, które znajdują się tu, trzeba wybrać te, które są jakby synonimami, czyli oznaczają to samo. Przyjazne, na przykład korzystne, sprzyjające, bezpieczne i tak dalej. I zapiszcie po kolei po prostu te wyrazy tutaj w ćwiczeniach. A następnie popatrzcie na kolejną lekcję, która będzie dotyczyła lekcji przyrody.